Piotr Rogosz, pogali Fight Exclusive Night 2, gdzie pokonałeś Przemka Bubińskiego. Jak się czujesz na sekundę po zwycięstwie przed swoją publicznością? Czuję się bardzo dobrze, cieszę się, że wygrałem, wiadomo. Jednak była to ciężka walka, nie wiedziałem, że właśnie przeciwnik postawił tak bardzo twarde warunki tutaj. Nie spodziewałem się, że tak będzie właśnie twardy. Widziałem, że dostał mnóstwo takich naprawdę mocnych ciosów, a jednak może zrobił to na nim wrażenie, ale nie pokazywał tego zupełnie. Myślisz, że jego charakter, ta siła woli było przyczyną tego, że nie udało się walki skończyć przed czasem? Myślę, że to może być jeden z powodów. Słuchaj, walczysz tutaj we Wrocławiu przed swoją publicznością. Uskrzydlało ci kibice, którzy cię oglądali tutaj, przyszli specjalnie tylko na ciebie? Oczywiście, słyszałem doping moich wielu kolegów, koleżanek. Dużo przeszło cię dopingować ludzi? Myślę, że naprawdę dużo. I rzeczywiście mnie to uskrzydliło. Słuchaj, ostatnie pytanie, kto jest autorem twojego sukcesu dzisiejszego, zwycięstwa nad Przemkiem? Myślę, że jednym z głównych autorów jest mój trener, Radosław Kys, który cały czas czuwał przy moich przygotowaniach i ludzie, którzy mnie wspierali przez całą tą drogę ciężką. Piotrek, gratuluję ci jeszcze raz zwycięstwa bezdyskusyjnego tak naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy oglądać cię na galach Fight Exclusive Night, bo tego K1 trochę nam brakuje w naszym kraju. I życzę dalszych sukcesów, tak? No i żebyśmy jak najczęściej się widywali. Piotr Rogosz dla portalu fightsport.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo również.